Siemanko, siemanko, jestem Wertel. Słuchajcie, są różne symulatory, jest i również symulator ścinania trawy, w którym właśnie się znajdujemy. Troszeczkę sobie greście, żebym posłuchał, jak tutaj daje, nie wiem jak na nagraniu, ale dobra, symulator ścinania trawy. Żeby nie było, to nie jest tak, że po prostu ktoś sobie zrobił dla beki symulator, że bierzemy kosiarkę i ścinamy. Nie, to jest cała gra, to jest normalnie tryb kariery, tryb prowadzenia firmy, tryb prowadzenia wszystkiego, także zobaczymy jak to wygląda. Rozpocznijmy sobie z samouczkiem. Może akurat z tego będzie seria, nie wiem, szczerze w to wątpię. Wszystko od was zależy, ale zobaczymy. Od samouczka tutaj wszystko. Dobra. Jak się firma rozrośnie, to zatrudni pracowników, więcej kosiarek, dostęp do nowych zleceń. Dobra, trzeba wszystko tutaj stworzyć na początku. Nazwa firmy. Dawaj, gdzie to mogę nazywać? Jeszcze nie wiem. Aha, tutaj. Wprowadź nazwę firmy. Wertes Kosiarka. Wertes Kosiarka. Super nazwa firmy. Okej, dobra. Logo firmy. O kurde. Możemy być jaka, albo możemy dać tutaj coś podobnego do ostrzy. Dawajcie, trawę na logo dajemy, czemu by nie. Zarąbiście. Edytuj postać gracza, świetnie, dobra. Imię gracza. Wertes, dobrze, dobrze, dobrze. Awatar gracza. Dużo tutaj awatarów mamy. Ja podzielę, weź tutaj wybierz teraz, dobrze. Dobra, ty wyglądasz jak spoko ziomek, to będzie spoko ziomkiem. Dobra. Nakrycie głowy, jakieś nakrycie głowy by się przydał, kolor czapki. No bo czarna to nam się będzie nagrzewała na tym słońcu, co nie, to nie wolno, lepiej jakiś kurde kolor. A dawaj, bo jak mamy firmę tutaj pod eko, to dajmy sobie kolor jakiś zielony. Ciemny zielony. Być git, być git. Umiejscowienie loga. Z przodu i z tyłu. Oczywiście, że wszędzie, musimy wszędzie się tutaj kurde reklamować, co nie? Kolor uniformów. Drugi kolor, nie no, kurde, no ma być pod czapeczkę, nie? Chyba. Będę dać na jasny kolor, żebyśmy się bardziej rzucali w oczy, żeby nikt nas w nocy nie przejechał, bo to jeszcze nie wiemy w jakich godzinach będziemy tutaj pracować, co nie? Dobra, elegancko, elegancko. Zapierdź. Dobra, akcept. Jest za prób na tryb kariery. Trzeba kupić pierwszą maszynę do ścinania trawy, pierwszą kosiarę. Dobra, głowica z koszem, to jest wyposażone jest w głowicę z koszem. Chyba, że przeciążył silnik, tylko się zapełni. Dobra, czyli dopóki ta tam nie wypełnimy, to będzie dobrze. Z wyrzutem bocznym. Dobra. Ten natomiast będzie tutaj no, dosyć robił syfu. Głowica z mulcherem. Dobra. Czyli tutaj Knight działa tak samo jak Stiga. Akurat ten to Cox, no nie? Idealnie, jaki sprzęt, czekajcie co będzie na końcu. Ja pierdziel! To pomyślał, że takie sprzęty istnieją, nie? I teraz w komentarzach. No ja wiedziałem! No dobra. A weźmy sobie tego, bo ten wygląda przekozacko. Tak, jazdę próbną sobie weźmiemy taką maszyną. Dawaj, lecimy. Samouczek. Mamy już firmę, pora się nauczyć jak tutaj robić rzeczy, nie? O, jest nasz sprzęt tutaj. No, wsiąść do pojazdu. O kurde. Włącz silnik. Wytrzymaj. Możesz dawać gazu za pomocą i oraz te. Okej. Wysokość ścinania A i C. O kurde, możemy wybrać, czy ma być malutka trawa, czy wielkie, nie? Już głowice od kół. Czy ostrza? Ej, no miałem włączyć ostrza, a nie silnik wyłączyć. I chyba zbugowałem samouczek. Ja to jestem normalnie. Majster. Nie mogę jechać. Dobra, co się automatycznie. No dawaj, dodaj gazu, ziomuś. Zgasiło mi silnik i wszystko się zbugowało. O, dobra. Dobra. Ciśnij Z. O, teraz działa. Dobra, wieź na trawę. Lecimy. 5 na godzinę.
To jest moc. O kurde, patrzcie na to, ile trawy do ścięcia. Myk! Przygotowanie do cięcia. Nieruchamiam jeszcze przed wjechaniem na trawę. No, sami mnie tego nauczyliście przed chwilą. Ejce? To mi pokazuje na ekranie. Dobra, w użyciu. Okay, ścinasz? O, ścina trawę. Mamy postępy. Jedno szybkie, normalnie. Rzebeka. Spuściłem 6 cm. 5 chciałem, halo. No, i tam tutaj. Nie, tutaj był git. No dobra, to jedziemy. Generalnie jest git, lecimy na maksa z gazem. Tak, krzaczki mogę ściąć jak wiadomo, nie? Ło! Kolizja! Kolizja! Trwa zmiana kamery. O kurde, to już kompletnie można się wczuć w gierkę, nie? Nice. Patrzmy tutaj oczywiście dookoła. Wtedy jest najlepiej, bo wiemy. O shit, bro! Wiemy jak wtedy ścinać. A nie szukamy później jakichś kurde małych takich sztuk, które zostały, jakbyśmy sobie tak z randoma jeździli, co nie? O kurde, 2% dopiero, ja pierdziel. Panie, ja już wam tu krzaki ściąłem. Wy mi takie rzeczy gadacie. Ja wiem, czy tam na rogach coś tam mogłem pozostawiać, ale to nic. Ale to nic, ja tu tylko na chwilę. Ja stąd zaraz spadam. Dawaj krzaki. Mięk. Prześcięte. Na to musimy uważać. Bo to jest złe. A, pominąłem coś, trudno. Dojedziemy później. O ile trzeba będzie. Myślę, że nie. Wszystki taki długi samouczek. Mi dajcie, że dopiero 3%? Halo. Halo, kurde. Darmowe praktyki dostaliśmy. Nie. No dobra, rozumiem. Pierwsze zlecenie za Freeko. Żeby wiedzieli, że mogą nam ufać. Bardzo mamy do tego najlepszy sprzęt. I właśnie mamy stan. Oh shit. Chciałem. Tylko się radzi nie lata. Tu mam napęd na 4, ogarniacie? I koła są skrętne. Ja pierdzielę. I się wyprawię. Proview! O! Co się dzieje? O kurde. Tryb prosa. A no to się może faktycznie przydać na końcówkę zlecenia, gdy już mamy na przykład 99%. Tak, kurde, gdzieś nie ściąłem. No to myk, kontrol. Trzymać kontrol. Już nie działa. O, to trzeba wstać, okej. Okay. Nie ma cheatowania. Nie ma cheatowania. Możemy sprawdzić tylko i wyłącznie po tym, jak się zatrzymamy. Dobra, okej. Okay. Tutaj już widzę, że byłem w tym miejscu. Dobra, no jak widzicie, takie kółeczka. Można sobie planować, można kręcić. Według mnie to jest najlepsza opcja, jeśli jeździcie taką kusiarą, a nie po prostu macie taką ręczną, że faktycznie można po prostu paskami to robić i zrobić całą trasę ich dupiu. O tak, jak na moje dookoła jeździć, jak najbardziej spoko. Dobra, 7% zlecenia, świetnie. Świetnie, ale to jest samouczek. Powinno być po prostu taka chwila, taki chwilowy objazd, takie jedno kółeczko, co ja właśnie zrobiłem. I już. O, coś się dzieje. Przyciążałem silnik, dobra. Okej. O, czemu przyciążam silnik? Powiem, bo tam jakaś porada była. Bo porada się pojawia, gdy ruszam, bo ja poczekam. Naciśnij, przytrzymaj kół. Zatankuj. Odzyskaj, coś odzyskaj. Coś mogę odzyskać, zmienić ostrza. Coś mogę odzyskać. Aha, jak się zablokuje, dobra. Możemy sobie zatankować. Czemu nie? Coś się odciąży mi silnik? Dawaj. Pod te, pod ich sobie zwalniam, dobra. Okej, jedziemy. Znowu się będzie przyciążył? Bez powodu?
Okej, dobra. Potrzebował się schłodzić, rozumiem, rozumiem. Ciężki klimat w tym kraju. Ale widzicie, jak to są rozkminione? Po prostu, co by można pomyśleć, jak zobaczycie symulator ścinania trawy? No po prostu ktoś dla beki sobie coś tam zrobił, typu symulator ziomeczka, że wsiadać się w kusiara i myk, 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 dobra, ścięte, elo, lecimy dalej. Nie, to jest cała gra profesjonalnie zrobiona. Wszystko przemyślane, normalnie czuję się teraz jak Farming Simulator. Myślę sobie, no nie, no gra dla beki. Tak, po raz pierwszy jak usłyszałem nazwę Farming Simulator, to myślałem, że coś, ktoś dla beki zrobił. A, to myk, jakie rozbudowane, to tak tutaj również posiadamy taką rozbudowaną gierę. Z tym, że nie robimy farmy, ale liścimy i ścinamy trawniki. Serious business, ja wam mówię. Tak tutaj wygląda. Ja muszę tu do 20% mam dolecieć takim standardowym postępem. A tak za 4 kółka tutaj trzeba zrobić. Albo za 3. Nie wiem. Dobra, zróbmy to po prostu do wymaganego postępu, czyli sobie już pojedźmy na Janusza. O, przeciążam silnik. Jak bym dał i mogę. Wywaliłem się tak pięknie. Mogę obroty zmniejszyć. Nie wiem, nie mam chęci. Silnik się przeciąża. Tak po prostu. Tego się nie dowiem. No mi teraz. Dobra, dawajcie, chcę do tego zlecenia skończyć, wiecie? I mam mniej gazu, jak daje i to on z jakiegoś powodu go gasi. To jest dziwne. No co, i oraz te. No i leci z gazem na maksa. Pierdziele, dziwne to. Czegoś nie rozumiem tutaj jeszcze zdecydowanie. Dzika sprawa. 13%. No do 15 to mi doleci. Nie, 20-25% to będzie koniec zlecenia. Ja pole. No ładnie, no ładnie. Lecimy. No a znowu. Po prostu muszę gaz odpuszczać. Nie mogę lecieć full prędkością. Ja widziałem, że gdzieś był ten pomad do odpalenia. W opcjach. Żeby odpalił, wiecie, na taką prędkość, żeby silnik się nie przeciążał i wtedy możemy sobie po prostu latać jak chcemy, nie? Dobra, 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 dobra. Sobie ścinania mogę zwiększyć. Którym to było? Pod E? Tak, pod E. Dobra, zobaczmy. Czy 6 cm będzie zadowalające? Za twarda trawa i mi się nie przeciąża. Dobra, spokojnie. O centymetr nikt cię nie połapie, panie Januszu. Możemy ścinać jak chcemy. Jak ci mówię. To jest dobre, to jest dobre. Częściej będziemy przyjeżdżać. Słuchaj, panie kierowniku, robimy to. Na stówę. 17%. O, coś tutaj było sprucie się do mnie. Ja widziałem. 18%. O, chyba przy 20 zaliczy. Samouczek. Zobaczcie, jak to wygląda już tak z poziomu, wiecie, z menu. Muszę sobie kupić co nieco. Uwaga, 19%, wchodzimy. Dawaj, myk, na bączku tutaj. Myk. Zrobimy wam trasę do drzewka, proszę bardzo. Możecie wejść na drzewko, nie ma za co, nie ma za co. Dobra, świetna robota. Pamiętaj, że przy wykonywaniu prawdziwego zlecenia należy skosić całą trawę. Tak. No i dobra, i zarąbiście. Zostawiliśmy tutaj taki podpis. Opuść lokalizację. Dobrze, idziemy na pełnej. To już możemy podnieść, żeby nie ścinało. Ale odwaliliśmy kawał dobrej roboty. Dobrze, idziemy. Zadzwońcie, gdy wam tutaj bardziej zarośnie i wtedy zapłacicie hajs, to wam tutaj wszystko jak najbardziej skoszę stanostrze. O, ostrza mi się troszkę skusiły, jak pierdziele. Dobrze, za darmo do roboty, a mi tu ostrza padają. No ładnie. No ładnie, mogę stąd zejść. Bardzo. Płaszcz zgaszony. Wjadamy do naszego auta i elo Benz!
Kup pojazd, dobra, to co, kupujemy sobie tego Knighta, którym sobie teraz pojeździliśmy, czy traktorek? Baku, 6 litrów baku. I tak teraz jest szybszy. Ma kosz jakiś ten swój. No, na rozdrabniaczu działa. Niczym się nie trzeba przyjmować. A tutaj nam się, jak się kosz zapełni, to lipa. Wyrzut boczny. To nie. Kto by to chciał? Kto to będzie zbierał? No, oba są fajne. To rozdrabnia. Także nie trzeba się nic przejmować tego silnikiem, jak widzieliśmy. To jest szybszy ma kosz. Dawajcie, ja chcę to jednak. Ja chcę. Osiągnięcie, zaczyna się od marzeń. Tu pod kaszarkę. Na baterię czy na benzynę? Na baterię? Na benzynę jest tańsza, bo trzeba doładowywać benzynkę, nie? Bateria to możliwe, że się ładuje pomiędzy zleceniami, kurde. No tutaj to już w ogóle myk, też bateria. Odjechane. A to sobie na baterię. Chcę to zobaczyć, jak to będzie działo. Wybierz zlecenie, tryb kariera. To ma pan zleceń. Poziom skomplikowany 1. Dobrze, mamy mapkę, mamy zleconko. Przygotowanie zlecenia. Będą informacje, a później musimy sobie sprzęt do tego dodać. Pracownik, no. Pracownik Vertis, jakby nie inaczej. Pojazd. O kurde, czekajcie, zachnijmy to. No, musi być taki sprzęt. A to tak czy siak muszę wszystko sobie dobrać, żeby nie było zatwierdź kontrakt, dziękuję, start. No i lecimy na takie pierwsze zlecenie teraz. Uwaga, uwaga. Dobra, wymogi dotyczące strzyżenia. 99%, ja pierdzielę, 5-6 cm, dobra. Limit czasu kontroli 4 minuty, zrekomendowany czas 26 minut. O kurde, tutaj nawet w odcinku nie wyrobię, jakbym chciał to robić. Dobra, no i mamy tutaj sprzęcik, mamy nawet kosiareczkę do pod... Ona jest dobra to chyba do podjeżdżania po prostu tak po tym, co nam się nie udało. Mi kontroler terenu, na pewno chcesz... Stać kontroler terenu, o kurde. Dobra, jaki pojazd, panie, kurde. Jeszcze. Bogaci ludzie. No tak, na jakim się nie chce tutaj... samemu. O, podnieś przedmiot. O! Takie 4 przedmioty mogę znaleźć. Okej. Okay. Dobrze. Co tu jeszcze? O, proszę bardzo. Samochodzik. No tak. No w sumie ważna sprawa, takie sprawdzenie terenu. Podnieś przedmiot, dobra. Jeszcze tak. Myk zebrane. I dodatkowe bonusy za to wleciały. Także słuchajcie, symulator ścinania trawy jak najbardziej jest taka gierka. To co? Ja myślę, że w tym momencie zakończę. Zobaczę jak tam wam się po komentarzach i po wszystkim w ogóle, czy wam się to spodoba, czy nie, żeby cokolwiek tutaj dalej działać. Ale no generalnie no, za ciekawa seryjka, jeśli bym tutaj zrobił, to nie będzie, bo widzicie, to się w sumie tylko jeździ, chilluje bombę i tak to właśnie wygląda. No i co, tyle ode mnie, dzięki wielkie za oglądanie, stawcie łapeczkę w górę, jeśli wam się tutaj podoba. No i co, tyle ode mnie, na razie i cześć, żółwiczek, yo!